ten mecz zrobił się bardzo nerwowy. No niestety stały fragment gry w defensywie wciąż kuleje u nas, trzeba tak sobie powiedzieć, bo to jest kolejna szósta bramka z rzędu, którą tracimy po stałym fragmencie, a więc no niestety ten mecz do 2-1 myślę, że był pod kontrolą. Pierwsza połowa oceniłbym ją naprawdę bardzo dobrze, nam brakło drugiej bramki tak naprawdę jeszcze w pierwszej połowie. Natomiast ten mecz po 2-1 zrobił się bardzo nerwowy. Górnik też miał swoją sytuację gdzieś tam, żeby jeszcze wyrównać i to by było z naszej perspektywy bardzo, bardzo złe. No ale na szczęście, tak jak mówisz, przełamaliśmy ten Górnik i cieszymy się bardzo. Górniczy tydzień, bo po Górniku Zabrze polkowicki Górnik. Czy można powiedzieć, który będzie mocniejszy, czy na tym etapie to wszyscy nie, tak samo? Ciężko mi powiedzieć, nie ma łatwych spotkań, no przecież umówmy się, Górnik Polkowice potencjalnie to jest jeden z najlepszych zespołów tej ligi. Zaczął fatalnie, teraz jak gdyby ma tego konsekwencje, natomiast personalnie ten zespół jest bardzo mocny, czeka nas kolejne trudne spotkanie. Pierwsza połowa, dobrze weszliśmy w mecz, ale nie wykorzystaliśmy też swojej sytuacji, gdzie mieliśmy. Dobra decyzja by była z jednej czy z drugiej od nas z chłopaków i by było inaczej. Później błąd popełniliśmy w pierwszej połowie i straciliśmy bramkę. W drugiej połowie się trochę otworzyła gra, mieliśmy więcej sytuacji, byliśmy bardziej agresywniejsi, chcieliśmy zdobyć 3 punkty, no nie udało się i jedziemy dalej. Tak? Bramka stracona uważam bez sensu, głupio, bo naprawdę tutaj dużo, uważam, że dużo można było zrobić przy tej bramce. Nie wiem skąd to jest, chyba brak koncentracji, nie wiem. No i właśnie to przez to taka była nerwówka końcowa, bo wiadomo, no wynik kontaktowy, to też napędziło naszego przeciwnika. My też mieliśmy sytuację, szkoda, że niewykorzystane, bo właśnie można było w ten sposób dobić. Też dużo zmian było, też dużo właśnie takiej walki i się zrobił taki kocioł w dwie strony i no i faktycznie no fajnie, że udało nam się to przetrwać, bo generalnie byliśmy uczelani, że ten zespół właśnie tak potrafi w tom i z powrotem od bramki do bramki jechać, także fajnie, że to przetrzymaliśmy. I nic, tylko się cieszyć z kolejnego zwycięstwa. 8. zwycięstwo, 3. z rzędu. Przywiązujecie się do tych liczb, czy niekoniecznie? No wypadałoby się przywiązywać. A to oznacza, że na podium chcecie dłużej zagościć, bo wskakujecie po tym meczu na podium. Nie, no nie ma co ukrywać. No przecież no, po to się gra, żeby właśnie no, skakiwać na te podium, tak? No wiadomo, no, fajnie by było zajmować pierwsze miejsce, ale myślę, że jak z pokorą będziemy dobrze pracowali, wyciągali wnioski z naszych błędów, to wydaje mi się, że możemy być blisko. Ja właśnie cały czas tak dopytuję, albo co jakiś czas ty czujesz, że ta maszyna się rozpędza, że wy jesteście coraz lepsi wraz z upływem meczów i sezonu? Z pewnością, z mojego czucia to na pewno, że jest coraz lepiej. Generalnie się robi taka większa stabilizacja u nas. Także idzie w dobrym to kierunku. Wiadomo, też nie ma co tam zapeszać, ale na razie jest pozytywnie. Na pewno to cieszy, na pewno ta bramka też mnie jako osobiście ucieszyła bardzo, bo fajnie jako obrońca strzela bramkę, jeszcze tym bardziej, że w zwycięskim meczu, także naprawdę podwójnie zadowolony. Ten Górnik to też taka drużyna, która no, nie leży trochę Lechii, kolejny demon przełamany trochę. Słyszałem o tym właśnie, bo trener wspominał, że faktycznie nie leży ten Górnik nam, ale udało się to przełamać i, no i teraz już jakby klątwy nie ma, także lecimy dalej. To pytanie, jak z tym następnym Górnikiem będzie, tym polkowickim? No, trzeba zwyciężyć, także czekamy, przygotowujemy się do tego meczu i w niedzielę też po 3 punkty.